Większość pacjentów z rakiem wątrobowo-komórkowym to są pacjenci z aktywnym zapaleniem wątroby, czy przewlekłym zapaleniem wątroby typu WZW, WZWC, czy innymi typami uszkodzeń wątroby i na podłożu marskości czy uszkodzenia wątroby dochodzi do karcynogenezy rozwoju raka. Na pewno tacy pacjenci muszą być stale monitorowani. Jeżeli stwierdzono w nich zapalenie, to muszą być stale monitorowani przez hepatologów, czy gastroenterologów, czy zakaźników. No i w ramach tutaj kontroli wykonane odpowiednie testy związane na przykład z oceną markerów, drobiazgowa analiza badań obrazowych. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że często badanie USG jest niewystarczające. Badanie USG w pewnych przypadkach na naszym materiale widzimy, że może znacząco opóźniać postawienie diagnozy mimo stosunkowo dużych zmian. Często jest ekstremalnie trudne do interpretacji przy współistniejącej marskości wątroby i przebudowie guzkowej. Wyselekcjonowanie odpowiedniego tutaj guzka, czy to jest guzek regeneracyjny, czy jest to guzek nowotworowy, często nastręcza ogromne problemy. Techniki, które są do wykorzystania, to oczywiście tomografia komputerowa, ale w naszej ocenie tutaj optymalne chyba wykorzystanie jest rezonansu magnetycznego ze specyficznymi środkami kontrastowymi podawanymi dużymi, które są kumulowane przez hepatocyty, czyli komórki wątrobowe. Także tutaj szereg metod diagnostycznych, oprócz badań klinicznych, badań biochemicznych, posiłkować się możemy wyrafinowanymi technikami diagnostyki obrazowej. Także pacjent, u którego podejrzewamy rozwój tego raka, powinien być bardzo, bardzo drobiazgowo i cyklicznie badany, ponieważ tutaj nie ma zdecydowanie przypadku istnienia marskości u pacjenta. To może być pogorszenie parametrów wątrobowych, pacjent może się gorzej czuć, może się pojawić większy ascyt. No tutaj jest szereg symptomów świadczących o tym, że z tą wątrobą konkretnie rozwija się rak, ale są one niespecyficzne i nie jest to jakiś jeden określony objaw kliniczny sugerujący, że rzeczywiście ten pacjent w przebiegu marskości wątroby rozwija raka. Także tutaj analiza kliniczna u doktora. W przypadku guzów, które nie przebiegają u pacjentów, którzy nie mają współistnienia zapalenia, to trzeba zwracać uwagę na te czynniki, o których wspomniałem wcześniej. Każda zmiana, która pokaże się w kontrolnym badaniu USG, zmiana ogniskowa, wymaga drobiazgowej analizy z wykorzystaniem, tak jak mówię, metod biochemicznych oraz obrazowych. Rozstrzygnięcie, jeżeli zmiana jest wątpliwa lub nie mamy tutaj jasności obrazu, czy jest to rak wątrobowo-komórkowy, czy inna zmiana ogniskowa, czy łagodna, czy złośliwa. Oczywiście to jest wykonanie biopsji. Optymalna jest oligobiopsja. Oligobiopsja jest bardzo zbliżona do zwykłej biopsji cytologicznej, tylko daje nam materiał histopatologiczny, co w dalszej kolejności umożliwia nam postawienie diagnozy w oparciu o materiał tkankowy, co w dalszym postępowaniu jest absolutnie priorytetowe, bo wówczas nie mamy opisu pojedynczych komórek nowotworowych, tylko mamy określony rodzaj nowotworu, który praktycznie warunkuje dalsze leczenie. Tak jak wspomniałem wcześniej, rak wątrobowo-komórkowy jest stosunkowo rzadko spotkanym nowotworem w Polsce, dlatego tutaj większość zmian ogniskowych w wątrobie jest raczej o pochodzeniu przerzutowym.